Węzeł Trailin. Mocny, łatwy i lubię go. Nawet nadużywam. Teraz całkiem przypadkiem będzie zawiązany na uwalniaczu. No, może nie przypadkiem, a z lenistwa. Żeby nie tłumaczyć, nie pisać, a pokazać. Zaczynając, należy linkę wcześniej przygotować, natapiając zapalniczką wolny koniec i powiedzmy zaostrzyć. To pozwala łatwiej wciskać ją do wszelkich otworów. Dobrze. Zacznij. Linka powinna być wprowadzona do otworu w korpusie od dołu przyrządu. Następnie zawsze podwójny oplot przez metal. Ściągaj. Pętlę należy ściągnąć, aby nie była zbyt duża i nie przeszkadzała. Minimum to 3 owinięcia wokół głównej linki. Lepiej, gdy jest więcej, chociaż przy plecionkach niewiele zyska się na wytrzymałości, a węzeł może wydać się zbyt ciężkim. Całość kończy się przyplotem przez pętlę przy otworze. Plecionkę można zaciskać, ciągnąc za linkę główną. Żyłkę zaś bezpiecznie ciągnąc naprzemiennie, za dwa końce, żeby zaciskała się równomiernie. Tą linkę też lepiej zaciskać naprzemiennie. Dobrze wyrównują się w niej naprężenia i węzeł będzie mocniejszy i stabilniejszy. Tu jest ciasny otwór, więc można węzeł wstępnie wymodelować. W tym uwalniaczu jest karb stabilizujący węzeł w korpusie, więc należy go wykorzystać. Ostateczne zaciskanie powinno być robione na mokrej lince. Całość należy zanurzyć na chwilę w wodzie i zaraz silnie zacisnąć, aby włókna mocno zgniotły się, a węzeł moknąc i schnąc nie mógł się luzować. Kończąc węzeł, wypada zrobić zabezpieczenie, natapiając koniec linki i formując w grzybek lub kulkę. One bardzo pomogą, bo nie przecisną się przez splot, a tak zakończony węzeł nigdy się nie rozwiąże. W rezultacie otrzymamy mocny i trwały węzeł.